Węgiel Film Festival to przedsięwzięcie o randze międzynarodowej, które jak co roku odbywa się w Katowicach na Wydziale Radia i Telewizji imienia Krzysztofa Kieślowskiego. Na festiwalu możemy zobaczyć wiele polskich i zagranicznych produkcji filmowych, których reżyserowie bez wątpienia są przyszłością światowego kina. A jakie są wrażenia uczestników? Bardzo mi się podoba. Jest super, atmosfera fajna, ludzie spoko i po prostu jest cudownie. Cieszę się, że odbywa się w Katowicach, bo jednak jest to centrum metropolii śląskiej i bardzo dobrze, że pojawiają się takie wydarzenia, które pozwalają młodym ludziom się rozwijać, pokazać, co potrafią. I jakby to jest dobry sposób na pokazanie swoich umiejętności w większej publiczności, bo to jednak po to tworzymy filmy, żeby je pokazywać tak naprawdę. Osobiście odnoszę bardzo dobre wrażenie, bardzo fajny festiwal. Cieszę się, że mogę go organizować i prowadzić jednocześnie. Biorąc pod uwagę to, co słyszałem od uczestników festiwalu, to jest naprawdę bardzo fajne. Idea festiwalu to promocja przede wszystkim twórczości młodych artystów, studentów z całego świata tak naprawdę, bo mamy filmy z Egiptu, z Izraela. Są filmy też również naszych absolwentów czy studentów z Łodzi, więc i polskie filmy, i zagraniczne, dla każdego coś. Konfrontacja dokonań filmowych jest dla studentów dobrą okazją do obserwacji techniki i rzemiosła kolegów. Daje możliwość wymiany zdań na temat prezentowanych poglądów i strony artystycznej filmów. Pozwala zostać docenionym przez profesjonalne jury i liczną publiczność. Dzisiaj były warsztaty. Bardzo się z nich cieszę, ponieważ odbył się na nich trzeci etap po prostu egzaminów operatorskich, więc jakby mogłem sobie przepróbować po prostu na żywo to, co będę miał już w lipcu. Mieliśmy przyjemność porozmawiać z jednym z członków z jury. Krzysztof Zanussi uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich reżyserów. Jaka jest według niego przyszłość polskiego kina? Jaka jest przyszłość festiwalu? Ja myślę, że polskie kino ma wielkie szczęście, że od lat nie ma prawdziwej walki pokoleń i po prostu jest jakieś podawanie pałeczki, sztafeta. I to od czasu, kiedy w 50. latach polskie kino nagle wybiło się na świat i pozostaje właściwie w obiegu światowym do dzisiaj. Kiedy widzę pracę tych studentów, widzę, że to są moi koledzy, oni robią rzeczy wyrosłe z tych samych aspiracji, z tych samych impulsów, robią je inaczej, na szczęście. I dlatego ja jestem spokojny, jeżeli nam jakieś warunki obiektywne nie utrudnią dalszego rozwoju. To tak jak naprawdę polskie kino w ostatnich latach święci triumfy na świecie znowu, bo święciło już wielokrotnie, to myślę, że będzie święcić w przyszłości dzięki temu, że właśnie młodzi idą śmiało naprzód. Festiwal teraz jest w ogóle równoległa dystrybucja. My wielu filmów nigdzie indziej poza festiwalami nie zobaczymy, więc każdy festiwal, który ma publiczność, jest wartościowy. A tu widzę, że urosła publiczność przez te lata. Początkowo było bardzo marnie, a już jest teraz nieźle. Także wierzę w ten festiwal, dlatego tu przyjechałem.